Dzisiaj mamy temat bardzo ciekawy, bo temat, który dotyczy każdego z nas, tak jak temat żywienia, tak temat skóry dotyczy każdego z nas. I no, dzisiaj mam gościa specjalnego na swoim kanale, dlatego że moim gościem jest Agnieszka, no, która jest tutaj specjalistą zarówno od terapii naturalnych, no, ale szczególnie jeśli chodzi tutaj o dbanie o skórę. Także witam cię, Agnieszko, i od razu miałbym prośbę, jakbyś chociaż parę słów o sobie powiedziała. Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem holistyczną terapeutką, zajmuję się stricte pielęgnacją skóry. Działam na wielu płaszczyznach. Głównie skupiam się na wnętrzu, czyli jednak bardzo duży nacisk stawiam na odżywianie, na to jednak, co kładziemy na ten talerz. Ale również zajmuję się różnego rodzaju masażami twarzy, akupunkturą kosmetyczną, ale również też pielęgnacją naturalną, opartą o naturalne wyciągi roślinne. Wszystko to razem wzięte, jeżeli faktycznie stosujemy, praktykujemy, to daje nam świetne efekty zachowania młodości, no ale też naszej urody, tak? Na długie, długie lata. Tak, my gdzieś tam z Agnieszką, nasze drogi gdzieś się tam przeplatały różnie i gdzieś tam o sobie wiedzieliśmy. Tak naprawdę ostatnio tak spotkaliśmy się, dlatego że odwiedziłem Agnieszkę nawet w gabinecie, właściwie można powiedzieć, że tuż przed naszym dzisiejszym wydarzeniem. Natomiast rzeczywiście, no, gdzieś łączy nas tak bardzo dużo, jeśli chodzi o takie podejście do tutaj zdrowia. Natomiast no, ten temat skóry, ja też może tak powiem, dla mnie osobiście jest dość takim tematem ważnym, dlatego że sam od wielu, wielu lat mam przeróżne tutaj problemy skórne. Natomiast no, też gdzieś ten temat chodził za mną, jeśli chodzi o zorganizowanie takiego spotkania jak dziś, bo wiem, że zarówno ja, jak i wiele innych osób, czy też osoby, które, ja już nie mówię tutaj o tobie, Agnieszka, tak, bo do ciebie no, to już jest standard, że się zgłaszają osoby z problemami skórnymi. Ale również u mnie tych osób jest bardzo dużo. No i widzimy też taką trochę niepokojącą tendencję, że jednak tych problemów przybywa, czy przybywa w tych osób, które mają te przewlekłe problemy. Stąd między innymi to dzisiejsze spotkanie. Natomiast zanim tak cię zacznę jeszcze podpytywać w ogóle więcej w tym temacie skóry, to jeszcze chciałem cię dopytać w ogóle, dlaczego skóra, w ogóle skąd ten temat się pojawił u ciebie i może tak króciutko, jakbyś opowiedziała jeszcze swoją historię zawodową. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za to pytanie, bo tak naprawdę u mnie przygoda ze skórą zaczęła się od endometriozy. U mnie lata temu zdiagnozowano endometriozę, taką paskudną kobiecą chorobę, która nie dość co przykrzyczeć kobietom, to jeszcze jest jedną z takich głównych przyczyn niepłodności. No i ja w związku z nieudanymi próbami leczenia takiego hormonalnego postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. No i zaczęłam szukać tego, jak mogę naturalnie wspierać swój organizm, żeby przywrócić go do zdrowia. No i skończyło się tak, że po 2 czy nawet 3 latach takiego naprawdę dosyć rygorystycznego detoksu organizmu faktycznie choroba odpuściła, ale takim w cudzysłowiu efektem ubocznym tego okazało się, że ja nie mam trądziku. Ja całe swoje życie miałam trądzik na plecach, na dekolcie, mniej na twarzy, aczkolwiek plecy i dekolt to była dla mnie po prostu no, jakaś tam nawet schiza, bo wiesz, wyjście w kostiumie kąpielowym na plażę, no też było mi trochę niesmak, tak? Natomiast latami leczyłam się od dermatologów, którzy mi mówili, że taka moja uroda, że ja będę miała ten trądzik całe swoje życie, a tutaj nagle zmieniłam tylko żywienie, tak? I trądzik nagle sam zniknął. No i tak mnie zainteresowało to właśnie, co się podziało w tym moim organizmie, że ja po prostu sobie wyleczyłam sama trądzik, że zaczęłam w ogóle studiować tę tematykę. Zapisałam się na studia z notoraterapii, napisałam pracę licencjacką właśnie o wpływie żywienia, suplementacji i ziół na leczenie problemów skórnych. No i tak zajęłam się tym zawodowo. Okej, okay, czyli można powiedzieć, że w sumie jak większość z nas terapeutów gdzieś poprzez swoje historie wpadłaś na ten temat, to szczerze powiem, że trochę mnie zaskoczyłaś też tą odpowiedzią, bo nie wiedziałam, że aż tak dużo za tym stoi, że aż tak no, tutaj takie no, bardzo osobiste tak, rzeczy
skłoniły cię do tego, żeby no tutaj jednak się tym tematem zająć. No ale tak to często jest, że właśnie sami szukamy, znajdujemy jakieś rozwiązanie, czy ktoś nam właśnie pomaga, zaczyna nas to Dokładnie. interesować i później widzimy, że możemy też pomagać innym. Dobrze, to może tak kontynuując właściwie to, co powiedziałaś, jakie były też Twoje może spostrzeżenia tak na początek, jak Ty zaczęłaś tutaj pracować ze swoim zdrowiem i jak zaczęłaś zmieniać, no pewnie głównie też żywienie, chociaż nie tylko, bo pewnie tutaj też rzeczy związane z głową, tak, są bardzo ważne. Czy sama też nie dopytywałaś właśnie to pytanie, może nie, że mnie jakoś bardzo zaskoczyło z Twojej strony, ale powiedzmy szczerze, że nie każdy terapeuta, ja już nie mówię tak lekarz, ale nie każdy też terapeuta na konsultacji pyta bardziej o tą sferę związaną właśnie z umysłem, z psychiką, ze stresem. A tutaj w Twojej ankiecie były te pytania, czy sama też później jeszcze o to podpytywałaś. Natomiast ja chciałam właśnie tutaj Ciebie dopytać, jakie były Twoje spostrzeżenia właśnie w trakcie tych Twoich działań, co Ty szczególnie zauważałaś, czy co zwróciło Twoją uwagę? To znaczy, pytasz, nie wiem, w czym szukałam, że tak powiem, pomocy, czy co mi pomagało. Tak, to znaczy raz z jednej strony tak, co przede wszystkim zauważyłaś, że przyniosło tutaj taki największy efekt, ale też właśnie co Cię tutaj najbardziej zaskoczyło, czy później jakie były Twoje przemyślenia w ogóle, tak, na przykład na drodze tej Twojej terapii i tych Twoich różnych działań, no bo na pewno jakieś tu przemyślenia konkretne miałaś, tak? Pewnie, że tak. Wiesz co, no ja na samym początku dosyć mocno skupiłam się stricte na zmianie stylu żywienia. Ja bardzo mocno sobie przeszacowałam w ogóle, całkowicie zmieniłam swój profil żywieniowy, chociaż ja całe życie uważałam, że się zdrowo odżywiam, tak? Więc jednak to zdrowo odżywiam nabrało tutaj całkiem innego wymiaru. I faktycznie zauważyłam, że na przykład odstawiając gluten, odstawiając przetwory mleczne, odstawiając mięso typu wieprzowina, typu wołowina, ja zaczęłam się czuć lepiej. Tutaj pod kątem endometriozy też powiem, że ja nagle przestało mnie w ogóle boleć, tak? No bo endometrioza to też jest choroba, która po prostu to boli, to bardzo. Więc samą tą zmianą przez nawet 2-3 miesiące ja po prostu zauważyłam, że ja się dużo, dużo lepiej czuję. To była pierwsza taka rzecz, która była dla mnie takim właśnie szokiem, tak? Że to tylko jedzenie, halo, co się dzieje? Natomiast idąc dalej, jak szłam już w suplementację, szłam w zioła, to generalnie ja czułam na sobie tak jakby potencjał oddziaływania tych rzeczy, które po prostu stosuję. Natomiast po żywieniu, kiedy już, że tak powiem, doszłam do pewnego momentu, że wyczerpałam tak jakby wszystkie te narzędzia terapeutyczne, żywieniowe, a czułam, że ta choroba jeszcze ze mną jest, że ona jeszcze całkowicie nie odpuściła, no poszłam też w tą taką pracę z samą sobą, tak? Też z nadmiarem stresu. Ja kiedyś bardzo dużo pracowałam, nawet na 3 etaty, więc to się w jakiś sposób też odbiło na moim zdrowiu, na mojej głowie. Zaczęłam chodzić na terapię oddechem, zaczęłam chodzić na taniec, taki taniec bardziej ekspresyjny, ten bardziej, który tak jakby no, pozwalał mi no, pozbyć się moich złych emocji, tak? I co jeszcze? O, jeszcze poszłam, to co mi jeszcze pomogło właśnie najbardziej chyba na ostatnim prostej, o że tak to nazwę, jeżeli chodzi o to takie holistyczne, wielopoziomowe oddziaływanie na ten mój organizm, to była totalna biologia. Ona tak naprawdę postawiła kropkę nad i w tym całym moim, tej całej mojej podróży. Okej, no to bardzo, bardzo ciekawe. No powiem Ci, że jestem trochę zaskoczony, bo też się nie spodziewałem, że będzie aż taka odpowiedź na te pytania, czy no nie znam Twojej historii, także to jest bardzo ciekawe, bo prawda jest taka, że no dużo kobiet tak jest, czy było podobnej sytuacji jak ty, czy w ogóle ten temat endometriozy no jest tematem takim bardzo niewdzięcznym, bo właściwie ostatnio też widziałem taki artykuł, że mają powstać pierwsze wytyczne, jeśli chodzi tutaj o postępowanie w endometriozie. Już nie wiem, czy nawet wiem, że chyba gdzieś w Sejmie
natomiast już nie pamiętam dokładnie gdzie, w ramach jakiego projektu był ten temat poruszany, no bo jednak endometrioza no to jest tak, tutaj zespół, choroba, która dotyczy naprawdę ogromnej ilości kobiet i wiemy, że tu jest duży problem przede wszystkim z diagnostyką, że mija wiele lat tak naprawdę od pierwszej gdzieś manifestacji tutaj takiej już fizycznej, która też sama, jak powiedziałaś, no jest bardzo uciążliwa. I dopiero gdzieś po tych X latach tak naprawdę kobieta się dowiaduje o tym, że to jest endometrioza, a wielu kobiet do tej pory nawet nie wie, że to jest endometrioza. No i niestety też postawienie tej diagnozy oczywiście nie oznacza, że mamy rozwiązaną sprawę, bo ta droga też jest tutaj długa, tak, żeby dojść do No siebie. właśnie. Przepraszam, że ci przerwę, Piotrze, ale z endometriozą jest tak, że generalnie endometrioza należy do chorób nieuleczalnych. Mówi się, że nawet stuprocentowe wycięcie narządów rodnych kobiety nie daje 100% pewności, że kobieta więcej nie zachoruje. I to jest tak naprawdę też druzgocące dla tych kobiet, które mają tę endometriozę, które cierpią z jej powodu, że tak naprawdę nie widzą tego światła w tunelu, tak? Słyszą, okej, nieuleczalne, no to ja będę całe życie na to chorować, tak? I, no i tak naprawdę to jest najgorsze w tej chorobie, że ona. Jeżeli już kogoś dotknie, to bardzo rzadko tak się zdarza, że ktoś ma na tyle takiego wewnętrznego przekonania i siły w to, żeby walczyć, żeby próbować różnych rzeczy, żeby no, z tej choroby wyjść. Tak, no bo właśnie tutaj to, co chciałam powiedzieć, że niestety, nawet jeżeli już jesteśmy pewni i jest postawiona ta diagnoza, no to tutaj też nie oferuje się zbyt wiele w takim bardziej komercyjnym podejściu. No i trzeba bardzo dużo szukać na własną rękę i podejmować bardzo wiele prób. No dobrze, to w ogóle bardzo ciekawy temat, czy właśnie też no pokazujący, no bo właśnie zaczęliśmy rozmowę o skórze No i też tak. pokazujący, że to no nie jest temat poboczny, tylko to jest temat, który naprawdę dotyczy wielu osób i dotyczy tutaj między innymi ciebie. Natomiast chciałbym wrócić tutaj właśnie do tej skóry i zadać tobie pytanie już bardziej na przykład związane teraz z pracą. Z czym ty się w ogóle najczęściej spotykasz w swojej pracy? Bo ja jestem bardzo ciekaw, kto do ciebie przychodzi, z czym przychodzi. Może jakie ty proponujesz rozwiązania, czy w ogóle, no, czy jest w ogóle też coś takiego, jak na przykład taki typowy pacjent u ciebie, albo taka typowa terapia, tak? Jakbyś tutaj więcej opowiedziała, bo to sam jestem bardzo ciekaw, ale myślę, że słuchający nas też dostaną dużo przy okazji tutaj wskazówek. Generalnie ja prowadzę konsultacje żywieniowe pod kątem pielęgnacji skóry od wewnątrz i to takiego typowo healthy aging, ale też prowadzę konsultacje pod kątem leczenia trądziku właśnie. I na pytanie twoje, jaki do mnie przychodzi pacjent, to pierwsze słowo, które mi przyszło na myśl, to zdesperowany. Generalnie, no to jest niestety, ale powiem ci, że jak do mnie trafiają osoby z trądzikiem, który jest już naprawdę w katastrofalnym stadium, to są osoby, które już traktują mnie jak ostatnią deskę ratunku, które już przeszły wszystkie stadia leczenia trądziku i one nie pomogły, no i znajdują mnie i sobie myślą, no dobra, no co mi jeszcze zostało do stracenia, tak, pójdę na taką terapię tutaj. No i powiem ci, że no są to różne formy trądziku, czy trądzik różowaty, czy to trądzik tak zwany wieku dorosłego, chociaż tak naprawdę to nie jest trądzik wieku dorosłego, tylko trądzik, który wynika z zaburzeń wewnątrz organizmu, które zachodzą wewnątrz organizmu. Są to osoby z atopowym zapaleniem skóry, tak, z egzemami, więc różne. A tutaj, jeśli chodzi o, no właśnie, już bardziej takie poprowadzenie terapii, czy okej, jest to żywienie, ale mniej więcej jak to wygląda, tak? Czy ty tutaj proponujesz jakiś bardzo taki gotowy plan, czy no, bo tak jakby te osoby też domyślam się, że skoro do ciebie przychodzą i mimo, że jesteś ostatnią deską ratunku, no to one pewnie też już dużo rzeczy spróbowały i na pewno nie tylko takich rzeczy związanych na przykład jak bardziej z farmakoterapią, jak ze stosowaniem antybiotyków, czy tutaj innych substancji, które są dedykowane właśnie terapiom przeciwtrądzikowym, ale pewnie te osoby też już szukały na własną rękę i podejmowały też jakieś próby, więc jestem też ciekaw tutaj twojego podejścia, ewentualnie jakichś takich wskazówek też,
czy jakichś takich może też błędów, które ty zauważasz u tych osób? Coś takiego, co też mogłabyś tutaj podpowiedzieć słuchaczom, tak? Bo właśnie często ja też się spotykam w swojej praktyce, że tak jakby te osoby, które tutaj przychodzą i się zgłaszają, one mimo wszystko i tak już dużo wiedzą, czy dużo przeszły, czy dużo zrobiły dla siebie, ale z drugiej strony wpadają w pewną taką pułapkę i czasami im się nawet wydaje, tak, czy nam się też wydaje, bo to tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, wydaje nam się, że robimy dobrze, a okazuje się, że jednak nie. Także tutaj może Pewnie. trochę tak bym ukierunkował to pytanie też, jakie takie widzisz czasami na przykład błędy, które są popełniane tutaj. Powiem ci, że masz rację, że często też osoby już dużo zrobiły dla siebie, tak? Zweryfikował tą swoją dietę, odstawił produkty, które faktycznie w jakiś tam sposób są wysoce zapalne dla tych naszych tkanek i zaostrzają te zmiany. Natomiast głównym błędem, czy też głównymi takimi, może nie że błędami, ale takim bardziej niedopatrzeniem, które też może wynikać z niewiedzy, to są kwestie jednak braków pewnych w tym swoim żywieniu albo spożywaniu rzeczy, które okazuje się, że dla tej osoby są niewłaściwe. Bo tak naprawdę, tak jak wiesz, każdy z nas jest indywidualny i każdy organizm też potrzebuje troszkę innych rzeczy, innych stymulatorów, żeby naprowadzić go na to samouzdrawianie. No i przykładem może być tutaj w sumie całkiem niedawny przypadek, który miałam w gabinecie. Dziewczyna, która na pierwszy rzut oka, że tak powiem, bardzo zdrowo się odżywia, jest wegetarianką, więc tutaj od razu tak sobie myślimy, że ktoś jest wegetarianinem, to jest zdrowy. Która w swojej diecie jadła bardzo dużo owoców, między innymi. No, unikała ryb, jajka wprawdzie gdzieś tam były przemycane w tej diecie. Natomiast co wykazał wywiad i który potem potwierdził się badaniami, ta osoba, znaczy generalnie z jakim przyszła jeszcze trądzikiem. Trądzikiem, który na twarzy wykazywał takie mocne stany zapalne, nawet takich troszkę delikatnie takiego zjadania tkanek, takiego mocnego jakby przypalenia nawet tych tkanek. Dla mnie pierwsza myśl to był zbyt duży wyrzut histamin do skóry, tak? To jest taki po prostu ogniozapalny trądzik, który się rzuca w oczy. No i właśnie moje podejrzenie było to, że ta osoba ma w diecie zbyt dużo histamin, a zbyt mało kwasów tłuszczowych, to tak ogólnie rzecz biorąc, tak? No i wyniki badań potwierdziły moje przypuszczenia, że tam jest nietolerancja histamin, że organizm sobie po prostu nie radzi z tą ilością owoców, które ona spożywa, z ilością pomidorów, które po prostu jadła kilogramami codziennie, nawet o tej porze roku, i innych substancji, które są wysoce, czy też pokarmów, które są wysoce histaminowe. No i wprowadziłyśmy zmiany w żywieniu, wprowadziłyśmy suplementację nie tylko omega-3, ale też cynku, miedzi, no bo to też bardzo fajnie stabilizuje tą wrażliwość, tak, na podnoszenie tolerancji na tą histaminę. No dodatkowo też tam była niska witamina D3, też wprowadziłyśmy i to po miesiącu już dało naprawdę bardzo fajny efekt na skórze. To nie jest taki stan, żadnego trądziku nie ma, ale te zmiany na tej skórze nie są takie zapalne. Więc to jest tak jakby pierwszy przypadek, tak, że myślimy, że jemy zdrowo, a okazuje się, że jednak jemy rzeczy, które nie są dla nas, tak, nie są dla tej osoby wskazane. Drugi przypadek osoby, która też z trądzikiem takim bardziej o podłożu hormonalnym, która jest na diecie, to się wydaje, że nazywa witarianizm. Czyli tam się w ogóle nie je orzechów, nie je się tłuszczy, nie je się ryb, tak? Czyli jest taka bardzo, bardzo surowa ta dieta. Natomiast no tutaj bez udziału tłuszczy, to w ogóle te hormony też nie dają się jak tam rozkręcać w tym organizmie, tak? Też zdiagnozowane PCO u tej osoby. No i tu w tym przypadku też rzekomo zdrowy profil zdrowy. No też w sumie co jest zdrowe, to też ciężko określić, tak? No ale na pierwszy rzut oka zdrowe odżywianie, a tak naprawdę ta osoba nawet nie była w stanie metabolizować witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, bo ona po prostu tego tłuszczu nie jadła, tak?
No i to jest drugi przypadek, na przykład też takiego koła, gdzie wpadamy, myślimy, że zdrowujemy, a okazuje się, że to nie do końca. Co jeszcze? No głównie brak witaminy D3 i brak kwasów omega. To jest chyba w mojej opinii taki najczęstszy powód, czy też jakiś tam punkt zapalny zaostrzania się tych zmian na skórze. Tak, to jest, przepraszam, wszystko bardzo ciekawe, co mówisz. Ja też w ogóle tak może zrobię parę kroków wstecz, bo my cały czas rozmawiamy o skórze, tak? Bo tutaj też pewnie dołączyły w trakcie osoby. My cały czas rozmawiamy o zdrowiu skóry. Natomiast jak tak osoba słucha z boku, czy dołączyła po paru minutach, to może zupełnie myśleć, że my rozmawiamy o czymś innym, na przykład, że rozmawiamy po prostu o układzie pokarmowym. No ale właśnie tak to jest. Wiemy, że. No to, co się dzieje tak naprawdę na skórze, czyli na zewnątrz, no jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w środku. I tak właśnie cię słuchając, tak właśnie o tym myślałem, że to jest właśnie no świetny przykład, właśnie to, co opowiedziałaś, tak? To jest taki przykład bardzo realny, naoczny, pokazujący, jak po prostu to, jak się żywimy, właśnie to, czy mamy odpowiednie wybory żywieniowe, czy właśnie tutaj się pojawiają różnego rodzaju niedobory. Jak to wpływa no przede wszystkim na to, co się dzieje tam głęboko, tak, w nas, no a później daje o tym znać skóra. To jest dokładnie to samo, o czym my właśnie ostatnio rozmawialiśmy, czego ja mam świadomość, tak, w kontekście na przykład tutaj swoich spraw i to, co powiedziałem, tak, że ja po prostu dokładnie wiem, tak, że po tym produkcie, że jak sobie pozwolę na to i na to, to będzie taka reakcja, bo po prostu wiem, że to się wszystko tutaj łączy, tak, jeśli chodzi o żywienie i ten układ pokarmowy. Także to jest bardzo ważne, bo też mi się przypomina ta właśnie nasza rozmowa, jak ja opowiadałam, że też tam przechodziłem całą tą długą drogę związaną z różnymi etapami tutaj dbania o właśnie tą skórę, właśnie też leczenia trądziku. I właśnie też opowiadałam, tak mówiłem, wspomniałam o tym, że padłem właśnie ofiarą tego, że skupiania się na tym właśnie, co się dzieje na tej skórze, tak, na zewnątrz. A nie właśnie to, co się dzieje tam w środku, bo to jest bardzo ważne. No bo rzeczywiście to widzimy, tak, że ta mikrobiota jelitowa przede wszystkim, stan naszych jelit, szczególnie to, co się dzieje w jelicie cienkim. Tutaj też właśnie tak nawiązując do tej histaminy, bo zapewne słucha nas bardzo dużo osób, znaczy bardzo dużo. No, na pewno są tu osoby, które borykają się z problemami z histaminą, pewnie są nawet tego nieświadome do końca. Na pewno też jest sporo osób tutaj, które mają przerosty bakteryjne, tak, nieszczęsne SIBO, IMO, przerosty grzybicze, dysbiozy jelitowe. Generalnie no można tutaj postawić znak równości, tak? Tak. Bałagan w jelitach i przewlekłe zaburzenia układu trawiennego dają właściwie tutaj, no, u większości osób te objawy skórne i takie przewlekłe problemy. Także tak to chciałem troszeczkę podsumować, bo no właśnie fajnie zaczęłaś o tym mówić i fajnie to właśnie tutaj wybrzmiało, tak? Jak właśnie dieta czy suplementacja mają wpływ na naszą skórę. No właśnie, to jest generalnie, powiem Ci Piotrze, że tutaj w ogóle jest takie twierdzenie, że w ogóle trądzik jest nazwany jako jednostka chorobowa, tak? Jest chorobą, tak jest traktowany przez dermatologów. Natomiast tak naprawdę trądzik nie jest chorobą skóry, tylko chorobą wewnętrzną naszego organizmu. Dopóki my nie przywrócimy, nie doprowadzimy naszego organizmu do homeostazy, to niestety nie będziemy w stanie cieszyć się piękną skórą, bo po prostu nasza skóra jest takim barometrem, tak? Która pokazuje, co się dzieje wewnątrz naszego organizmu, w naszych tkankach, w naszym układzie hormonalnym. I dopóki tym się nie zajmiemy, to żadne zabiegi pielęgnacyjne nie będą w stanie nam tego trądziku po prostu wyleczyć. To jest bardzo ważne. To, co powiedziałaś, ostatnie zdanie, to myślę, że to w ogóle powinno być przed wieloma gabinetami dermatologicznymi albo kosmetologicznymi, tak? Tak, ale powiem Ci Że... Piotrze, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, że akurat dzisiaj miałam super rozmowę właśnie z kosmetolog, która akurat skontaktowała się ze mną celem tam współpracy przy jednym z projektów dotyczących trądziku. No i tak opowiadałam jej o tym moim podejściu, jak ja pracuję i po prostu ona była zachwycona. Powiedziała, że ona tak samo pracuje w swoim gabinecie, że ona też jest holistycznym kosmetologiem, także dla niej dieta jest bardzo ważna, suplementacja jest bardzo ważna.
I powiem Ci, że już coraz więcej właśnie kosmetologów, bardziej kosmetologów jeszcze, niestety nie lekarzy, zaczyna patrzeć holistycznie na problem trądziku, że nie tylko same zabiegi pielęgnacyjne zewnętrzne, ale też właśnie wspieranie tego organizmu przede wszystkim od środka będzie dawało ten całościowy efekt. Więc Tak, jest dokładnie. szansa, tak? Jest Tak, światło w tak. tunelu. Ja chciałem Ci zadać takie pytanie. Na przykład, w Twojej praktyce trzy produkty najbardziej problematyczne dla skóry, które Ty zauważasz. Czy jesteś w stanie wymienić takie trzy produkty i ewentualnie dlaczego? Trzy produkty. Na pewno mleko, nabiał, z tego względu, że bardzo podnosi nam taki współczynnik jak IGF-1 w organizmie. To jest insulinopodobny czynnik wzrostu, którego receptory mamy na skórze. Jeżeli jemy spożywamy zbyt dużo nabiału, to niestety podnosi nam to stany zapalne. No, poprzez reakcje, które zachodzą w organizmie, kończą się na naszej skórze. No niestety w ten sposób, że ten trądzik będzie się zaostrzał. Pierwszy. Druga rzecz, no gluten. To po prostu, no nie da się tutaj tego nie wspomnieć, bo generalnie z glutenem jest tak, że jeżeli spożywamy go zbyt dużo, no to on wtedy tworzy w tych naszych jelitach tak jakby skupiska zapalne. Tworzą się tam filamenty, które syntezują niestety niechciane immunosupresanty. I to z kolei prowadzi do tak jakby rozszczelniania tej śluzówki jelit, tak? Czyli tak zwanej dysbiozy jelitowej. A to z kolei powoduje przenikanie niechcialnych elementów do krwiobiegu, które między innymi mogą odkładać się w skórze, tak? Więc to jest druga rzecz. A jeszcze co do glutenu, no to gluten, jeszcze ten biały, taki wiecie, białe bułeczki, czyli ten taki najczęściej spożywany, no to niestety jest to takie jedzenie, które nie stanowi naszej flory fermentacyjnej w jelitach, tak? Czyli to jest tak naprawdę rzecz, która tam skleja te kosmki jelitowe i no nie będzie wspierała tego naszego układu pokarmowego. Czyli gluten to druga rzecz. No i trzecia rzecz, powiem Ci, że chyba te histaminy, te produkty histaminowe, że jeżeli tego jest, szczególnie u osób, które mają tak tą tendencję do nadwrażliwości czy nietolerancji histaminy, no to te histaminy w produktach będą dosyć mocno zaburzały ten nasz wygląd skóry. Też z tego względu, że my na skórze mamy komórki tuczne, które też są odpowiedzialne za tak jakby produkcję tej histaminy. Jeżeli my w pokarmie mamy jeszcze tej histaminy dużo, no to niestety to będzie się objawiało jakimiś pokrzepkami, czy też nawet zaostrzaniem takiego typowego trądziku dorosłego. Są przypadki, kiedy możemy mieć właśnie tak zwany trądzik wieku dorosłego, czyli ten trądzik wynikający z zaburzeń układu pokarmowego, który dodatkowo jeszcze jest cały czas podpalany tym nadmiarem histaminy w skórze, więc no tak te trzy, myślę, że te trzy produkty. Okej, okay, ja tutaj się z tym absolutnie zgodzę. Rzeczywiście, no nabiał, szczególnie ten nabiał sklepowy, przemysłowy i szczególnie ten nieprzefermentowany, tak? Czyli no niestety nieszczęsne mleko w kartonach, w butelkach, no po prostu produkt, który w ogóle powinien zniknąć z półek sklepowych, bo on no właściwie tylko nam szkodzi, tam nie ma nic dobrego. Rzeczywiście, no niektóre osoby są na tyle wrażliwe, że nawet już ten nabiał przefermentowany, czyli można powiedzieć, że już taki nieco lepszy, lżejszy dla nas, tak, też się okazuje bardzo problematyczny, bo tak naprawdę z kazeiną aż tak dużo osób nie ma problemu, no natomiast niestety wydaje mi się, że niedługo to już wszyscy będziemy mieć nietolerancję laktozy, bo tych osób przybywa Wiesz i... co? Ja myślę, że tutaj z tą laktozą bardziej jest kwestia po prostu nadmiaru tych produktów mlecznych w diecie, tak? Nasz organizm już w dorosłym wieku, on już nie potrzebuje też tak bardzo tych produktów mlecznych, tak? Już też nie ma takiego potencjału trawiennego tych laktozy, żeby to wszystko gdzieś tam przerzucić, tak? I strawić. I tak jak ja jestem zwolennikiem jedzenia przetworów mlecznych w umiarkowanej ilości, bardziej stawiam na te produkty owcze i kozie, bo one dodatkowo mają kwas tłuszczowy lotny, które też są niezbędne dla naszego organizmu, też musimy dostarczać z pożywieniem.
to jak najbardziej nie iść po prostu za często i nie za dużo, tak? 2 razy w tygodniu dla osoby zdrowej, która tutaj zdrowej, znaczy mam na myśli, która nie ma problemu z trądzikiem, tak? Takie produkty, przetwory kozie czy owcze, no są jak najbardziej polecane. Tak, no niestety, no właśnie ten nabiał najczęściej się pojawia w tym wydaniu bardzo niekorzystnym dla nas. I jeszcze często się pojawia w połączeniu z glutenem, tak? Różne tutaj, Bułeczka z serkiem, nie? tak, fast foody, właśnie też słodycze, rzeczy na słodko, czy też jak popatrzymy nawet na naszą kuchnię, tak? Która tak naprawdę no, bazowała na produktach bardzo dobrej jakości, na produktach ekologicznych, tak? No to niestety. Teraz te posiłki takie typowo kuchni polskiej, gdzie jednak jest dużo glutenu i jest dużo nabiału, no korzystając tutaj z tych produktów, do których teraz mamy dostęp, no to niestety mamy duży tutaj problem, no bo to też zwróćmy uwagę, że kiedyś jedzono tak, a ludzie nie mieli takich problemów, tak? Czy w ogóle problemy skórne kiedyś kompletnie nie występowały, No to tak? jest, no właśnie, właśnie. Kiedyś w ogóle nie było trądziku, tak? Nie było w ogóle takich problemów, czy nie było to na pewno na taką skalę, jaką jest teraz. Rzeczywiście, jeśli chodzi też o ten gluten, no to też tutaj, no niestety muszę się zgodzić. Niestety, dlatego że no, ten gluten jest bardzo problematyczny i bardzo kontrowersyjny, bo to oczywiście też nie jest tak, że wszyscy powinniśmy odstawić gluten, bo nawet się okazuje, że dla pewnych dobroczynnych bakterii w naszych jelitach ten gluten gdzieś tutaj jest potrzebny i musimy bardzo uważać tutaj z odstawieniem tego glutenu, ale Dokładnie. jednak, tak uśredniając, jednak widzimy, że ten gluten, do którego my mamy dostęp, czyli właśnie nieszczęsne te białe bułeczki, czy właśnie ta mąka tutaj z tej pszenicy, ta mąka oczyszczona jest bardzo problematyczna. I rzeczywiście jemy za dużo tego glutenu, czy często on jest właśnie w tych połączeniach takich. No bombach można powiedzieć, tak? Właśnie gluten, nabiał i cukier, czyli po prostu bomba wysoko Dokładnie. fermentująca, prozapalna, która no niestety nie dziwi, że tutaj aż daje objawy bardzo takie zaawansowane skórne, tak? Czy właśnie takie agresywne. Także niestety, ale ten gluten też jest bardzo problematyczny. Czy to, o czym właśnie my też rozmawialiśmy, niecelakalna nadrażliwość na gluten, tak? Bardzo dużo osób niestety się z tym zmaga, wiele osób nawet nie wie, że ma tutaj nieceliakalną nadrażliwość na gluten. To jest no, taka jednostka chorobowa bardzo podstępna, dlatego że możemy robić tutaj różnego rodzaju testy, badać się, nie wyjdzie nam celiakia, nie wyjdzie nam alergia. Czasami nawet testy na nietolerancje pokarmowe tutaj nam za bardzo tego nie pokażą. Nawet testy już takie przeciwko na przykład transglutaminazie tutaj wyjdą ujemnie i niby wszystko wygląda w porządku, a jednak objawy mamy i dopiero zrobienie prowokacji tutaj tak naprawdę da nam konkretną odpowiedź, że jednak ten gluten nam szkodzi. I właśnie jednym z takich objawów bardzo często przy tej niecelakalnej nadrażliwości na gluten są właśnie zmiany skórne, właśnie typu tutaj trądzik. To jest bardzo, bardzo często. To jest między innymi jedna z taka z moich dróg, jak ja w ogóle wpadłem na to, że mimo braku celiaki i alergii, jednak gluten mi szkodzi i jednak to jest niecelakalna nadrażliwość na gluten. Więc o tym zawsze warto wspominać, no bo jednak tutaj no może nie jak z endometriozą, bo tutaj nawet się mówi tak, że tam około 20, nawet czy niektórzy mówią, że do 30% kobiet, to statystyki są potężne, tak? Mogą mieć czy to epizody, czy już naprawdę taką bardzo zaawansowaną endometriozę. No natomiast tu przy niecelakalnej nadwrażliwości na gluten, z tego co wiem, obecnie szacujemy, że około 10% społeczeństwa to i tak jest dużo. 10% to jest dużo, tak? W porównaniu do tego 1% z celiakią. Więc może też nas słuchają osoby, które no też może wykorzystają tą wiedzę i połączą to w kropki, że może jednak no tutaj właśnie ten gluten nieszczęsny może sygnalizować tą niecelakalną nadrażliwość na gluten, czy właśnie pewne problemy skórne mogą tutaj no zwiastować niestety tą chorobę, no która też no zbiera coraz tutaj większe żniwo i naprawdę są objawy przeróżne. Wiesz co, ja bym powiedziała, że takie trudne do wyleczenia zmiany skórne, tak, z którymi sobie nie możemy poradzić, jeżeli już robimy bardzo wiele dla siebie, tak, odstawiliśmy wiele rzeczy, czy wymieniliśmy, a ten trącik cały czas jest, tak, badania hormonalne są ok,
ale cały czas coś się na tej skórze dzieje, to wtedy jak najbardziej myślę, że tutaj w tym kierunku można pójść i sobie takie badania wykonać. Natomiast jeszcze wracając do tego glutenu, to idąc z kolei w drugą stronę, też jest taka tendencja, że bardzo dużo osób odstawia gluten całkowicie. Ja na początku swojego epizodu właśnie zmiany żywienia też odstawiłam gluten całkowicie. A tak naprawdę też nie powinniśmy tego robić, jeżeli nie ma takich przesłanek, tak? Bo jeżeli spożywamy gluten dobrej jakości, czyli te zboża, kwaskórka, samoprza, tak, czy pszica, to są takie zboża, które zawierają bardzo odpowiednią dla naszego organizmu ilość cynku. Nim rezygnując z tych zbóż glutenowych, jeżeli ich w ogóle nie jemy, i co też to niejednokrotnie potwierdza się też w badaniach tutaj w gabinecie, które zlecam, że gro osób, które nie je glutenu wcale, ma niski poziom cynku, ma niedobory cynku. Więc też chciałam tutaj zaznaczyć i uczulić w tą drugą stronę, żebyśmy nie odstawiali glutenu. To nie jest tak, że on jest w ogóle zły, bo to jest, bo gluten to w ogóle jedno wielkie zło. To też tak do końca nie działa. Jedzmy wartościowy gluten, wartościowe zboża, ale wiadomo, żebyśmy się nie przejadali nimi. Tak też nie o to chodzi. Zawsze we wszystkim chodzi o ten umiar. Jest to wspaniałe powiedzenie, tak, że wszystko może być lekarstwem i wszystko może być trucizną, wszystko zależy od dawki, tak? I tak jest ze wszystkim. Tak samo z tym glutenem, jeżeli oczywiście możemy go jeść i nie ma ku temu przeciwwskazań. No ja na dzień dzisiejszy jem właśnie gluten, kwaskórkę, samoprze, krzycę sobie sama też piekę chleby. To też jest ważne, ten proces fermentacji tego glutenu, tak, żeby te chleby były na zakwasie, to było już w ogóle idealnie, gdybyśmy takie wszyscy spożywali. To taki gluten będzie odżywiał nasz organizm, tak, a nie będzie nam szkodził. Dokładnie. No, ten temat jest w ogóle bardzo ciekawy i bardzo też po części świeży, bo no my cały czas się tutaj borykamy z tą diagnostyką, tak? No, ja liczę na to, że w najbliższych latach jednak w końcu pojawią się takie testy, które jednoznacznie nam pozwolą rozstrzygnąć, czy jest ta nicelakana nadwrażliwość na gluten, czy nie. No, natomiast chwała Bogu, że to zostało w ogóle wpisane tak tam do tego ICD-10, tak, że to jest w ogóle choroba i że już Tak, coraz więcej masz rację, dokładnie. lekarzy zaczyna w ogóle o tym mówić, czy zaczyna to uznawać, chociaż jeszcze na pewno trafimy do takich specjalistów, którzy no, będą twierdzić, że to jest po prostu wymysł i czegoś takiego nie ma. Ale rzeczywiście no, tutaj to jest temat bardzo ciekawy i on się no, łączy, niestety się łączy ze skórą i to się łączy bardzo mocno. Bo naprawdę no to jest jeden z takich, bym powiedział, najczęstszych tutaj objawów, tak, łączący właśnie tą nicelakaną nadwrażliwość na gluten właśnie z naszą skórą. No i ta histamina, tak, o której powiedziałaś, rzeczywiście to jest to, co ja też tobie powiedziałam, jak się ostatnio widzieliśmy, te moje przemyślenia na temat tutaj właśnie pacjentów, osób, które mają wszelkiego rodzaju przewlekłe problemy z układem pokarmowym, już tutaj nawet nie rozgraniczając, czy mówimy za bardzo o tych przerostach bakteryjnych, czy o IBS-ie, czy nawet o nieswoistych stanach zapalnych jelit, że rzeczywiście tutaj ten kierunek histaminy jest bardzo zasadny, tak? Czy ty też nie zapytałaś o to badanie, czy ja zlecam tutaj badanie między innymi DAO, czy poziomu histaminy? Ja powiedziałam, że na ten moment już tego nie zlecam, bo naprawdę praktycznie każdy, no każdy, kto do mnie przychodzi, tak, do gabinetu i ma przewlekłe te problemy z układem pokarmowym, no to ten temat histaminy po prostu wypływa. My też wiemy oczywiście, że to jest pewnego rodzaju objaw, no ale na tyle problematyczny objaw, że czasami trzeba naprawdę zająć się mocno tym tematem histaminy, między innymi, żeby też uspokoić naszą skórę. Natomiast rzeczywiście też się zgodzę, czy fajnie, żeby wymieniłaś właśnie tą histaminę tutaj jako ten trzeci produkt, bo rzeczywiście jest to substancja dla nas potrzebna w ogóle, tak? I w sposób naturalnie występująca w naszym ciele. No natomiast jakoś się tak dzieje, że niestety no tutaj ona bierze górę i mamy duży problem z kumulacją tej histaminy, z rozkładem tej histaminy. I właściwie no można też postawić taki znak równości, że jednak jeżeli mamy już te przewlekłe problemy z układem pokarmowym,
no to prędzej czy później gdzieś trafiamy na te reakcje Okej. histaminowe. Czy właśnie też tak jak tam opowiadałam tobie, że no właśnie zdarza się, że te reakcje nie są aż takie jednoznaczne, jak gdzieś tam wyczytamy w internecie, czyli czasami naprawdę te reakcje mogą być bardziej takie, może nawet nie chodzi o to, że są bardziej dla nas mniej dotkliwe, ale czasami ich nie kojarzymy tak bardzo właśnie tutaj z histaminą. I rzeczywiście ja też mam takie wnioski, że właśnie takie bardziej podejście do diety, przynajmniej czasowo niskohistaminowej, bo tu też musimy uważać, bo to też jest pewna eliminacja, ale właśnie zwrócenie uwagi na tą histaminę, tak, czyli ograniczenie tych produktów i ewentualnie wrzucenie czegoś tutaj, co nam przehamuje troszkę tą histaminę, no daje o wiele lepszy efekt u wielu osób niż właśnie te diety niskofermentujące, czy takie Tak. też ciągłe eliminacje i ciągłe gdzieś tutaj szukanie. Naprawdę czasami warto nawet zacząć od tej histaminy, czy od tematu histaminy, bo to raz, że da bardzo dużą ulgę naszemu pacjentowi, czy nam samym po prostu, jeśli chodzi o nasze objawy, a dwa, że rzeczywiście może być bardzo dobrym takim wstępem już do gdzieś dłuższej terapii. Dokładnie, zgadzam się z tym. Dobrze, to mamy omówione. Tutaj padło na przykład też takie pytanie. No tu ktoś w ogóle tak pyta generalnie o odporność, no to tutaj myślę, że to jest temat tak szeroki, że ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, ale właśnie te rzeczy, czy można powiedzieć w drugą stronę, też właśnie osłabiona odporność objawia się na skórze, tak? Nie wiem, czy ty byś chciała powiedzieć na temat skóry i odporności, czy ty też właśnie zauważasz, czy tu wspomniałaś tak o tej pacjentce, gdzie był niski poziom witaminy D, i że to mógł być jeden z powodów też problemów skórnych. Wiesz co, tak, no, jeżeli chodzi o, jeżeli mówimy o witaminie D3, to w większości przypadków w diagnozie wychodzi ten poziom poniżej w ogóle tych 30 jednostek, tak, które się niby określa, że jest właściwy, tak, czy tam te minimum laboratoryjne. Więc tak, jeżeli chodzi o odporność pod kątem witaminy D3, to jest to też bardzo częsty przypadek, że towarzyszy niski poziom witaminy D3 trądzikowi. Natomiast on bardziej towarzyszy trądzikowi takiemu tego wieku dorosłego, tak? Takim grudkom, kaszkom. Bardziej w tym kierunku, bo z kolei trądzikowi o podłożu takim mocno zapalnym, gdzie ta skóra jest mocno zaczerwieniona, to tutaj znowu wrócę do tej histaminy. Wtedy ta histamina znowu bierze gdzieś tam gra te pierwsze skrzypce. Mam przypadek pani, która akurat ma dosyć mocne zaczerwienienia na twarzy, tak? Takie właśnie skórne. I tam na przykład badając poziom witaminy D3 był bardzo wysoki, był naprawdę na super poziomie. Natomiast w jej przypadku akurat właśnie wyszły te histaminy, tak, że ta nietolerancja na histaminy, bardzo niski poziom tego dało. Natomiast wracając do D3, faktycznie w większości terapii włączam witaminę D3 w dużych dawkach, żeby uzupełnić, tak, żeby dać takiego kopa organizmowi i podnieść tą odporność organizmu. No ale to też nie jest tak, że daje tylko samo witaminę D3, tak? Ona zawsze idzie w parze z innymi suplementami, które są dla tej osoby ważne i potrzebne. I to stosowane razem jak najbardziej działa, tak? W postaci tam zmniejszenia tych zmian trądzikowych. Ale też sama witamina D3 suplementowana w tych terapiach jak najbardziej podnosi ten poziom. Natomiast w tych kwestiach odporności to też nie jest praca na samej witaminie D3, to też jest praca na zmianie żywienia, tak? Tutaj akurat moje serce jest bliskie żywieniu według tradycyjnej medycyny chińskiej, jeżeli chodzi o budowanie tej odporności, czyli dbanie o te ciepłe posiłki, tak? Ciepłe śniadania, żeby jeść spokojnie, żeby nie pić w trakcie posiłku, żeby cieszyć się samym tym też jedzeniem, tak, żeby nie iść w biegu, bo to też jest ważne pod kątem tego, jak nasz organizm przyjmie to pożywienie i jak strawi, jak skorzysta z substancji odżywczych tego pokarmu, to też ma znaczenie, jeżeli chodzi o naszą odporność.
Tak, to dokładnie. To jest po prostu temat rzeka. To jest temat Natomiast. rzeka, to właśnie. Jednym Tak. zdaniem tego nie można na pewno wszystkiego zrzucać na witaminę D3, tak? Bo ona jest jak najbardziej bardzo ważna, ale to nie jest jedyny parametr, o który trzeba dbać, żeby mieć dobrą odporność, tak? Tak, na pewno. Natomiast no, na pewno mamy ten czynnik wspólny, czyli nasze jelita i mikrobiota jelitowa, tak, jeśli chodzi o skórę i odporność, tak? Czyli zawsze wszystkie drogi prowadzą niestety do naszych jelit, także to tam na pewno warto skupić naszą uwagę. Było też tutaj pytanie o trącik różowaty, ale za chwileczkę może o tym więcej opowiemy, czy ja Ciebie tutaj podpytam o ten trącik różowaty, bo rzeczywiście to jest taki temat, który no, jest bardzo tematem chyba niewdzięcznym, bo on się lubi ujawniać na różnych etapach naszego życia, lubi powracać, lubi się maskować i jest bardzo ciężki, jeśli chodzi o tutaj prowadzenie terapii czy szukanie tych przyczyn. Natomiast przyszło mi jeszcze takie pytanie, no bo zadałem pytanie odnośnie tych trzech produktów najbardziej szkodliwych, a na przykład twoje trzy ulubione produkty, jeśli chodzi o dbanie o dobrą kondycję skóry, czy w ogóle jesteś w stanie wymienić takie produkty? Czy masz coś takiego, co bardzo lubisz w takim kontekście, co uważasz, że bardzo dobrze wspiera skórę, co widzisz, że daje super efekty? Wiesz co, to ciężko powiedzieć, że to są produkty, może bardziej grupy produktów. Są to na pewno produkty bogate w błonnik niestrawialny, czyli taki błonnik, który jest takim probiotykiem dla naszych jelit, tak? To jest por, rzepa, cykoria, biała rzodkiew, tak? Czyli biała rzepa, to są jedne z nich. Druga grupa produkty gęsto-odżywcze, chociaż jarmuż, tak? Jarmuż jest takim produktem, który faktycznie jest bardzo gęsto-odżywczy i jest jednym z takich moich ulubionych produktów, faktycznie, jeżeli mogę powiedzieć o ulubione produkty. Natomiast i tak dałabym go do kosza z takimi produktami gęstoodżywczymi, które są bogate w substancje odżywcze, mikroelementy, makroelementy, i które wspierają ten nasz organizm od wewnątrz. Lubię jaką grupę produktów jeszcze? No, grupę produktów bogatą w omega-3. Generalnie w kwasy tłuszczowe i to są oleje roślinne ziemnotłoczone, to są ryby, najlepiej dzikie, tak ekologiczne, bez tych dodatków hodowlanych. Orzechy też dobrej jakości. To jest chyba trzecia grupa produktów. Okej, tak, czyli można powiedzieć, że też dbając o skórę, no jednak nie boimy się tego tłuszczu, oczywiście dobrego tłuszczu, tak? Generalnie, no dbając tak naprawdę o nasze zdrowie, o cały też układ hormonalny, no jednak pamiętamy o tych tłuszczach, bo ja też tak troszkę się śmieję, czy jak zaczęłaś mówić też tutaj o tej jednej z twoich pacjentek, która była na bardziej takiej diecie witariańskiej, też no z praktycznie zupełnym wykluczeniem tych tłuszczy, to troszkę mi się tak chciało śmiać, bo rzeczywiście ja tutaj na swoje kanały często wrzucam jakieś zdjęcia, gdzie widać ilość masła, jaka jest gdzieś nałożona, i często tak są komentarze: ojej, ile tego masła, czy aby na pewno to jest takie dobre. No jednak powinniśmy pamiętać o tych tłuszczach, bo no one generalnie warunkują prawidłowo funkcjonujący nasz układ hormonalny. No ale właśnie ta skóra, tak? I to też, co powiedziałaś, właśnie te szczególnie wielonienasycone kwasy tłuszczowe, tak? Omega-3. Tak. W ogóle jeżeli chodzi o skórę, to też często się spotykam w gabinecie z taką sytuacją, że panie mówią, piję litry wody, a ja mam taką suchą skórę i ja nie wiem, co ja mam zrobić. Jeść tłuszcze, tak? Kwasy tłuszczowe. Moje drogie panie, nasze komórki skóry są hydrolipidowe i oprócz wody potrzebują tłuszczy. Natomiast kwasy tłuszczowe pełnią ogromną rolę w naszym organizmie i żeby zwalczać procesy zapalne, żeby wchodzić w syntezę z hormonami i jeszcze nawilżyć nasze komórki, które też potrzebują tłuszcze, żeby być piękne i nawilżone, to my dziennie musimy spożywać około 4 łyżek olejów roślinnych, tak? Czy do sałatek, czy do potraw, tak? Czy do obiadów, żeby wysycić, tak? Ten nasz organizm tym zapotrzebowaniem, więc o tym też trzeba pamiętać, o tych tłuszczach, tak, że nie tylko raz w tygodniu do sałatki oliwa z oliwek, okej, okay, lepsze to niż nic, ale codziennie i różnego rodzaju oleje, tak, czy lniany, czy z pestek dyni, czy rydzowe, to jest tego bardzo dużo.
Dobrze, to może wróćmy do tego tematu, tego trądziku różowatego, bo tutaj już powiem Ci, jakie padło pytanie. Tutaj jedna z osób nas słuchających, jedna pani zapytała, jak można łagodzić objawy trądziku różowego. No generalnie takie jest pytanie, tak? Jak łagodzić te objawy? Ja generalnie tak też chciałbym Cię podpytać, jakie Ty masz właśnie tutaj doświadczenie z tymi pacjentami. Czy jesteś też w stanie no w ogóle podać jakiś schemat, no w ogóle skąd się bierze tutaj ten trądzik? Jakie są w ogóle Twoje obserwacje? Bo to jestem bardzo tego ciekaw i myślę, że tutaj dużo osób no jednak się z tym boryka i może też no usłyszy chociaż jakąś cenną wskazówkę dla siebie w tym temacie. Generalnie no, trądzik różowaty jest chorobą autoimmunologiczną i ma całkiem inne podłoże bazowe powstawania niż ten tak zwany trądzik dorosłych. Fakt, że trądzik różowaty może wyskoczyć znienacka, tak, też ma siły, takie momenty gdzieś tego tak jakby większego atakowania tej naszej skóry. Natomiast trądzik różowaty to jest faktycznie troszkę tak jakby przerost naczyń, ścian naszych naczyń włosowatych na skórze, tak? Że dzieją się tam jakieś zmiany patologiczne, które powodują przerost tych naczyń. Jeżeli są jakieś stany zapalne w ciele, może to dodatkowo jeszcze zaostrzać stany zapalne na skórze. No i tak mogą tworzyć się już takie dosyć mocne, duże, bolące kule. Natomiast też tutaj nie ma jakiejś jednej odpowiedzi, jak leczyć trądzik różowaty, bo to też jest kwestia no, dobrania terapii do osoby. Natomiast na pewno czego trądzik różowaty nie lubi, czego nie lubią na takie kruche naczynie włosowate, bo przy trądziku różowatym często właśnie to jest to współgra ze sobą, nie lubią produktów, które będą podnosić ciśnienie w naczyniach włosowatych. I to są produkty rozgrzewające. Typu kurkuma, typu imbir, typu cynamon. Jeżeli tego jemy dużo w naszej diecie, tak, nie mówię o pół łyżeczki raz w tygodniu do obiadu, tak, czy tam do jakiegoś dania. Ja mam taką sytuację, że pani codziennie rano na czczo wypiła sobie wodę, szklankę ciepłej wody z łyżeczką płaską kurkumy, z ćwiartką tam łyżeczki z imbiru. Jeszcze pieprzu kajen, bo wyczytała w internecie, że to jest zdrowe. Po miesiącu miała tak mocno zaostrzone zmiany trądziku różowatego na twarzy, że to po prostu było nie do wiary. Wynikało to z tego, że te przyprawy, one z reguły są zdrowe, tak? Bo one zwalczają stany zapalne, ale w tym przypadku tak mocno podniosły to ciśnienie w tych naczyniach włosowatych na skórze twarzy, że niestety skóra zareagowała w ten sposób. Więc to jest pierwsza rzecz, raczej nie przesadzać z takiego rodzaju przyprawami, jeżeli mamy kruche naczynka, jeżeli mamy właśnie tendencję do tego trądziku różowatego. Druga rzecz, na pewno zadbać o dobry poziom, wysoki poziom witaminy D3, tak około 60 jednostek, jeżeli nam wyjdzie w badaniu, to już jest takie naprawdę okej. Okay. Kwasy omega-3 też się bardzo fajnie sprawdzają w terapiach leczenia trądziku różowatego. Co jeszcze? Cynk też jest bardzo dobrym składnikiem, suplementem, żeby go suplementować przy trądziku różowatym. Natomiast jeżeli chodzi o łagodzenie takie miejscowe zmian z trądzikiem różowatym, to no tutaj też jest ciężko. Ja też w swoich terapiach, bo tego też w sumie nie wspomniałam, że ja w swoich terapiach też prowadzę terapie takie zewnętrzne, czyli tak jakby robię kosmetyki terapeutyczne typowo pod przypadek, który prowadzę. I tak naprawdę to zależy od tego, czego ta skóra trądzikowa z trądzikiem różowatym potrzebuje. Z reguły jest tam odrobinę cynku, żeby cynk też działał przeciwzapalnie, tak, żeby też zmniejszyć te stany zapalne. Są liposomy, które obkurczają naczynia włosowate, czyli jakaś arnika górska, tak, acerola. To są takie wyciągi, które będą bardzo fajnie działały na naczynia włosowate, żeby też zmniejszać ewentualnie tendencje, tak, tych miejscowego powstawania tych kul na twarzy. Witamina C też jest bardzo fajna w formie takiej oczywiście płynnej, żeby tam sobie aplikować na tą skórę. Witamina A, oczywiście nie w postaci retinoidów, tylko witamina A, takie po prostu w czystej postaci jako witamina
I czasami też, jeżeli jest tam też problem histaminy, to też daję do kremów wyciąg antyhistaminowy, który też się w takim przypadku dobrze sprawdza. Więc no, ciężko tak, znaczy z rączki różowatym jest też tak, że tutaj nie ma możliwości zadziałania na leczenie trądziku różowatego tylko miejscowo. Po prostu nie ma szans. Nawet takie miejscowe leczenie będzie zadziała na chwilę, a potem ten trądzik znowu tak gdzieś tam powróci. Więc tutaj trzeba działać na tych dwóch poziomach, czyli od wewnątrz i od zewnątrz, żeby faktycznie się z tym trądzikiem różowatym uporać. I powiem Ci jeszcze, Piotrze, że jeżeli chodzi o ten trądzik różowaty, to są faktycznie terapie chyba najdłużej prowadzone w gabinecie. Bo jest to jednak problem autoimmunologiczny i tam musi wiele procesów musimy wyprostować w organizmie, zanim organizm wskoczy na te właściwe tory i faktycznie zgasi te stany zapalne i, no i ten trądzik różowaty wyleczy. Natomiast z każdym trądzikiem jest tak, nie tylko z różowatym, że jeżeli już nawet dojdziemy ze skórą do ładu, to potem nie możemy wrócić do starych nawyków żywieniowych. Musimy utrzymywać w miarę regularnie bądź sezonowo daną suplementację, która po prostu jest potrzebna naszemu organizmowi. No i to daje nam faktycznie fajny efekt taki no, już na całe życie, tak? Czyli skóry bez trądziku. Super, bardzo Ci dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź, bo się nie spodziewałem, że aż tak dużo nam tutaj opowiesz, Poniosło. ale naprawdę no dzięki, dzięki, bo dużo ciekawych informacji. Myślę, że to też troszkę może rozjaśni niektórym osobom tutaj no, kwestie no, właśnie tego trądziku różowatego. To może tak na sam koniec też, bo wspomniałaś właśnie o tych czynnikach zewnętrznych. No właśnie, jak to jest z tym zewnętrznym dbaniem o skórę, no bo my tak się tu skupiliśmy na tej diecie, na tym żywieniu, no ale jak to, no to się okazuje, że co, że my nawet tej buzi nie powinniśmy myć, to a co z tymi wszystkimi zabiegami? Tu wspomniałeś, że jednak robisz jakieś kremy, bo ja myślałem, że tutaj nasza rozmowa pójdzie bardzo mocno w tym kierunku, albo tutaj zaczniemy nawet od tego mówić, no bo jednak z tym nam się kojarzy, tak? Ja tutaj oczywiście żartuję z tym myciem i tak dalej, natomiast oczywiście mamy po prostu takie skojarzenia, tak? Czy znowu wrócę do tego też, co dzisiaj powiedziałem bardziej na początku live'u, że ja też byłem właśnie w tej pułapce, że jeżeli coś się dzieje na zewnątrz, tutaj, dzieje się na tej skórze, no to ja przede wszystkim muszę działać zewnętrznie, tak? Że ja muszę to myć, szorować, stosować jakieś środki, żeby się tutaj tego pozbyć. No natomiast właśnie, jak ty byś tutaj powiedziała parę zdań na temat tego zewnętrznego dbania właśnie o tą skórę. No i też podzieliła się na przykład, z jakich ty tutaj korzystasz metod, czy co ty w ogóle jesteś zaoferować na przykład, jeżeli tutaj ktoś do ciebie się zgłasza. Wiesz co, generalnie, no ja tak jak powiedziałam wcześniej, proponuję takie kosmetyki terapeutyczne, typowo pod leczenie konkretnych przypadków trądziku u konkretnej osoby. Dodatkowo czasami, jeżeli na twarzy są duże, zapalne takie zmiany, no to wprowadzam akupunkturę kosmetyczną, żeby troszkę zmniejszyć, tak, te stany zapalne. Natomiast, znaczy, tak naprawdę ta pielęgnacja zewnętrzna, ona tak jakby dopełnia tą pielęgnację główną, czyli wewnętrzną. Samymi kremami, samymi kosmetykami nie jesteśmy w stanie osiągnąć efektu po prostu wyleczenia danego trądziku. Te kosmetyki będą tak jakby wspierały gojenie tych punktów zapalnych, żeby ta skóra szybciej doszła do siebie. Będą wpływały na to, żeby nie było blizn, tak, potrądzikowych. To też jest bardzo ważne. I generalnie ja to mam u siebie, tak, w gabinecie. Ja nie mam żadnych zabiegów takich typowo kosmetologicznych. Ja jestem typowym terapeutą, który pracuje na takim polu, czyli żywienia i takiej tylko ziołowej pielęgnacji, czyli to są kosmetyki robione przeze mnie. Bo tak naprawdę więcej tej skórze nie trzeba. Natomiast skórze i organizmowi. Natomiast też jest tak, że w związku z tym, że te terapie są oparte właśnie o to, one, no nie ukrywam, trwają trochę dłużej, tak?
Tutaj chciałam jeszcze wtrącić taki dodatkowy, troszkę poboczny wątek, bo też mi przyszedł gdzieś tam w międzyczasie na myśl, że wcześniej idąc do dermatologa, dermatolog daje nam antybiotyk, tak? I jemy ten antybiotyk i nagle 2 tygodnie nagle nie mamy trądziku, tak? No bo antybiotyk wytłukł nam nie tylko wszystkie patogeny, ale też zaorał florę bakteryjną, jelit. Tego trądziku nie ma, tak? Odstawiamy antybiotyk. I ten trądzik po prostu wraca ze wzmożonym atakiem, jest go jeszcze więcej i jeszcze większe stany zapalne. No i to świadczy o tym, że nie tędy droga, tak? Że antybiotyki to tak naprawdę to nie leczy trądziku, tak? To tylko maskuje to, co się tam ewentualnie w tym organizmie dzieje. Więc wracając znowu do wątku pielęgnacyjnego, to kosmetyki typowo terapeutyczne pod takie wygaszanie, wspomaganie wygaszania tych zmian trądzikowych, czy też opłuczenia tych naczyniek włosowatych, żeby tu w przypadku trądziku różowatego, tak, żeby na to wszystko zadziałać. Natomiast tutaj dodam, że ja na podstawie swojej wieloletniej pracy już ze skórą, no stworzyłam serum do pielęgnacji twarzy, serum, które jest już sprzedawane, że tak powiem, no poza gabinetem też, tak, więc można też go kupić poza gabinetem. Jest stworzone też na bazie wyciągów roślinnych, czyli jest to też taki produkt, który bardzo mocno pielęgnuje. Też mam w sobie kompleks antyhistaminowy, bo jestem po prostu, no to jest to, co ty powiedziałeś, Piotrze, tak, że generalnie prawie u każdego podopiecznego jest ten problem z histaminą, tak? I ja też ze swoich doświadczeń, obserwacji wiem, że to jest potrzebne w skórze, tak? Taki trochę bufor, który będzie nam hamował wyrzucanie tych histamin przez komórki tuczne. No i właśnie powstało moje serum, z którego jestem bardzo dumna. Jeżeli mogę Wam go pokazać, to jest akurat w opakowaniu zewnętrznym. To jest produkt oparty o naturalną recepturę z liposomami roślinnymi, czyli wyciągami, które faktycznie głębiej wnikają w tkanki, żeby je wspierać i regenerować. No to też taka właśnie terapia dla skóry. Okej, ja chyba nawet miałam okazję, tak? Po ostatnim masażu było nałożone to serum, tak? Dobrze? Tak, zgadza się. Tak, to było to, to było to. No to kolejna rzecz, w którą muszę się zaopatrzyć, bo no, było bardzo dobrze. Było bardzo dobrze z Cieszę moją się. twarzą, bo moja twarz niestety jest bardzo kapryśna, jeśli chodzi, to też co wspominałem tobie, Agnieszka, jeśli chodzi później, tak? O nakładanie różnych rzeczy. No natomiast tutaj. Próbowałem, potwierdzam i no może zachęcimy też innych do spróbowania tutaj, bo rzeczywiście ja też może tak tutaj się podzielę swoimi spostrzeżeniami, czy też swoim takim doświadczeniem. Rzeczywiście w momencie, kiedy raz przestałem korzystać z całej masy kosmetyków opartych o środki nienaturalne, tak? Czyli o takie środki też no bardzo jednak agresywne, bo bardzo często tam są środki, które no tak naprawdę podrażniają naszą skórę, a nie przynoszą jej ulgę. Kiedy to odstawiłem, kiedy zadbałem właśnie gdzieś tutaj o dietę, o suplementację, no wiadomo, to trwało całe lata, czy trwa tak naprawdę cały czas, no to jednak ta skóra zupełnie się zmieniła, czy właśnie też przerzucenie się tutaj na kosmetyki bardziej naturalne, tak? Czy to już do mycia, czy później tak do gdzieś tam już po umyciu. No też tutaj, jeśli chodzi o różnego rodzaju właśnie też tłuszcze, oleje czy kremy, ale też takie naturalne, też olejki eteryczne bardzo mi tu Tak. pomogły, czy cały czas mi bardzo pomagają. Troszkę tych olejków tutaj jest, chociażby tak lawenda, kadzidłowiec. Nawet dużo osób nie wie, że w kosmetykach, które pewnie używa, te olejki gdzieś się tam przedzierają i one coraz częściej wędrują do tych kosmetyków. Także te rzeczy rzeczywiście działają, ale to też jest tak, jak ty powiedziałaś, że nawet tutaj, jak ja byłem zachwycony tymi efektami związanymi z olejkami eterycznymi, to rzeczywiście, kiedy przychodził ten moment takiego większego stresu, z różnych względów też zaniedbania, jeśli chodzi na przykład o tą dietę, czyli właśnie tego czynnika wewnętrznego, czyli można powiedzieć tego najważniejszego, to właśnie te rzeczy zewnętrzne już tak dobrze nie działały.
A właśnie jeżeli to było wszystko razem, było połączone, to zarówno tak, no te tutaj efekty przynoszone, jeśli chodzi o żywienie, były niesamowite, ale właśnie ten dodatek już zewnętrzny, tak jakby nagle też zyskiwał tutaj dodatkowe pole do manewru i to jest właśnie niesamowite, bo czasami ja miałam takie wrażenie, ojej, coś przestało działać albo coś się zepsuło, dlaczego? A jednak prawda jest taka, że no niestety takimi rzeczami też może nie chcę mówić, że łatwymi czy tanimi, no może o tyle dla nas łatwymi, że rzeczywiście jak coś sobie kupimy, nałożymy to raz, drugi i tak dalej, to jest dla nas łatwiejsze niż żeby dbać cały czas o tą dietę i się tak tutaj mocniej pilnować. Natomiast rzeczywiście no to są często rzeczy niewystarczające, tak? Czy właśnie to połączenie, to o czym powiedziałaś, właśnie, że to jest uzupełnienie, to też mi się bardzo podobało, tak? Czy że te czynniki zewnętrzne tak naprawdę powinny być takim uzupełnieniem, czy Tak. postawieniem takiej kropki nad i, tak, jeśli chodzi o takie całościowe dbanie o zdrowie naszej skóry. Jasne. Wiesz co, Piotrze, jeszcze przepraszam, że ci przerwę, ale jeszcze wspomniałeś o tym stresie, tak, że stres też ma znaczenie, bo w sumie o tym tego wątku chyba nie rozwinęliśmy, a teraz chciałam tutaj o tym powiedzieć dwa słowa, że stres ma bardzo duży wpływ na kondycję naszej skóry. Stres bardzo uderza w nasze jelita, o czym już teraz też coraz więcej mówi. Natomiast ja mam naprawdę bardzo dużo podopiecznych swoich, które mają wysoki poziom stresu w życiu zawodowym czy w życiu prywatnym, i tam te terapie idą wolniej. I na przykład dzieje się tak, że ta osoba idzie wyjeżdża na 2 tygodnie urlopu i nagle przez 2 tygodnie ma piękną cerę, żadnych problemów, wszystko pięknie się wygaja, wraca do pracy i znowu wysyp. I po prostu to jest, to koreluje ze sobą, to jest aż nie do wiary. Że ten stres Tak, jest tak. mocnym czynnikiem, nawet nie wiem, czy nawet nie idzie na równi z dietą, że możemy się zdrowo odżywiać, możemy jeść naprawdę super zdrowe, organiczne, ekologiczne rzeczy, ale jeżeli my mamy wysoki poziom stresu, to będzie nam ciężko uzyskać ten efekt docelowy. No, ja nawet powiem coś, co może zaskoczy dużo osób, czy coś, co mnie zaskoczyło też mnie samego, kiedy jednak doszedłem do takich wniosków, no, że jednak to emocje biorą górę i mimo tego, że jestem żywieniowcem i że się skupiam bardzo na żywieniu i na dietetyce, oczywiście też gdzieś to podejście holistyczne też zwracam uwagę na te emocje, tak? Czy tutaj sugeruję na przykład takiemu pacjentowi, że może warto skorzystać z jakiejś dodatkowej terapii albo udać się do specjalisty, że może jednak to Pewnie. będzie ten taki milowy krok, tak? Czy może to nam pomoże tak pchnąć tą terapię do przodu? No to rzeczywiście po pewnym czasie swojej pracy stwierdziłem rzecz, no, o której bym na początku, tak, gdzieś mojej takiej drogi, jeśli chodzi tutaj o żywienie, w życiu bym nie pomyślał, że to jednak emocje i stres biorą górę. I no ja nie chcę mówić, że to jest ważniejsze, ale rzeczywiście to, co ty powiedziałaś, że naprawdę są takie momenty, i to nawet dużo takich momentów w naszym życiu, że jednak ten stres, często też taki przewlekły stres, też taki stres, który do końca nie mamy uświadomiony, ale też właśnie mocne przeżywanie tutaj emocji ma ogromny wpływ już nie tylko na kondycję naszej skóry, ale generalnie na nasze zdrowie. I ja to zauważam i u siebie, ale też właśnie u moich pacjentów. Także mój wniosek też jest taki, że no, nawet bym powiedział, że to żywienie można postawić gdzieś na tym drugim stopniu, a jednak właśnie ten stres, te emocje, relacje z innymi, tak, że to jest to, co tutaj jednak no, bierze górę, bo często się spotykałem z taką sytuacją u siebie. Czy właśnie u osób, które się do mnie zgłaszały, że wydawało się, że tutaj no, jest bardzo dużo zrobione żywieniowo, suplementacyjnie, nie ma dużych błędów, nie ma niedoborów, a jednak pewne rzeczy się pojawiają, czy powracają, albo się nagle nasilają, tak? No i wniosek był prosty. Niestety, stres, emocje to brało tutaj górę. Także tutaj ja to potwierdzę, czy nawet powiem, że naprawdę to jest taka rzecz, no, można powiedzieć, nadrzędna ponad wszystkim. Jeżeli tutaj też nie mamy poukładanej tej głowy i relacji z bliskimi, no to niestety, jeśli chodzi o nasze zdrowie, tutaj długo możemy szukać i O szukać. skórę. Tak, no i niestety podobnie to się objawia tutaj na skórze. Ja Dobrze, jeszcze już tak. tutaj chciałam dodać jedno zdanie a propos tego, co powiedziałeś, że to nie wiem, czy pewnie widziałeś, Piotrze, już parę lat temu opracowano nową piramidę życia.
Wiesz, co leży u podstaw? Sport, medytacja, uważność. To leży u podstaw. Nie żywienie, tak? Nie warzywa, tam kiedyś były warzywa, pomidory, tak? Jabłka. To jest teraz wszystko na drugim miejscu. Teraz u podstaw leży faktycznie zachowanie równowagi emocjonalnej, tak? Dla zachowania zdrowia. A to jest to wszystko idzie w tym kierunku, że jeżeli nasz organizm jest zdrowy, my jesteśmy zdrowi, no też mamy zdrową skórę, no tak. Dokładnie. Ja może też tak kończąc, też no właśnie powiem, że jak w końcu byłem ostatnio u Agnieszki, to stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem dla mnie będzie właśnie masaż. On się nazywa psychosomatyczny, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Świetny masaż, polecam naprawdę bardzo. Mam nadzieję, że nie będziesz dużego szturmu na twój gabinet i że będą miejsca dla mnie, ale naprawdę bardzo polecam tutaj usługi Agnieszki, czy no właśnie no, ten masaż też był no, bardzo dla mnie Znaczy, ciekawy wiesz, to i. jest, Piotrze, ten masaż to jest element terapii właśnie psychosomatycznej, oddziałujący na równowagę emocjonalną. On został pod tym kątem opracowany, tak, żeby wyciszyć i zrelaksować, więc tak miał zadziałać. Tak, także zadziałał bardzo dobrze. Oczywiście no, u Ciebie jest więcej zabiegów, czy też no, bardzo ciekawym tematem się zajmujesz, już nie będziemy tutaj na to wchodzić, właśnie jeśli chodzi o jogę twarzy, też tutaj o takie naturalne wsparcie tych procesów starzenia się, tak? No bo nie ukrywajmy, po prostu przez całe nasze życie właściwie się tutaj starzejemy i to jest naturalna rzecz. Natomiast rzeczywiście też nie tylko, jak się okazuje, dietą, suplementacją, dbaniem o emocje, możemy tutaj dbać o tkanki, tak? Szczególnie tutaj, jeśli chodzi o naszą twarz. No, natomiast myślę, że to chyba już temat na jakiś osobny live, na jakieś osobne spotkanie, ale no, jak widzicie, u Agnieszki można znaleźć cały wachlarz tak naprawdę tutaj różnych opcji związanych z dbaniem o skórę, a tak naprawdę z dbaniem o siebie, tak, o swój ogólny gdzieś dobrostan, a tak naprawdę gdzieś dbanie o tą skórę to jest taki efekt uboczny, można trochę powiedzieć. Zgadza się, Piotrze. Dobrze, też wiem, że Agnieszko, jesteś autorką e-booków, tak? Jakbyś tutaj Swoje powiedziała też doświadczenia, tak, na swoje sobie, tak. doświadczenia życiowe związane właśnie z tym, jak cudownym przypadkiem wyleczył mi się trądzik. Na podstawie tego napisałam swoją pracę licencjacką i następnie ta praca była, licencjacka była tak jakby wzorem do napisania e-booka Piękna twarz naturalnie, odpowiedź żywienia na kondycję skóry. Ja w tym e-booku opisuję wszystkie zależności, które zachodzą w naszym organizmie na poziomie układu pokarmowego, które mają wpływ na procesy zapalne w organizmie, które z kolei przekładają się na te stany zapalne na skórze. Opisałam tam również zalecenia żywieniowe, którymi fajnie wspierać układ pokarmowy, żeby leczyć ten trądzik od wewnątrz, ale też zalecenia suplementacyjne. Więc jeżeli ktoś boryka się z trądzikiem i chciałby tutaj zagłębić się w tą tematykę, żeby sobie pomóc, to ten e-book Piękna twarz naturalnie będzie dla niego. No i napisałam drugi e-book ze współpracy z dietetykiem, z Asią Baran. Napisałyśmy e-book z przepisami dla zdrowia cery. To są oczywiście przepisy, które wspierają układ pokarmowy, wspierają mikrobiotę jelitową, ale też bardzo fajnie gesty odżywczo będą oddziaływały na nasz organizm, czyli wyssały te nasze tkanki, komórki skóry, wszystkim tym, co jest im niezbędne, między innymi do produkcji kolagenu. Super. Właśnie tutaj też podlinkowałem w komentarzu dla Was stronę Agnieszki, także tam odsyłamy, bo tam będziecie mogli no, powertować, bo jest w czym wybierać, jeśli chodzi o różne tutaj usługi, czy poczytać właśnie o samej Agnieszce. Także tutaj odsyłamy na stronę, także tam. Szukajcie, może znajdziecie coś dla siebie interesującego. Ja, Zapraszam. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Też, Dzięki. jeżeli tutaj się pojawią dalej pod transmisją pytania, czy pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, to postaramy się też przynajmniej tam parę zdań dla Was napisać. Też, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście możecie się kontaktować. No tu szczególnie kontaktować z Agnieszką, do tego zachęcam, no bo to ona jest szczególnie Zapraszam. tą specjalistką od dbania o dobrą kondycję skóry.
No i co? Mam nadzieję, że dzisiaj też dowiedzieliście się czegoś ciekawego, bo ja się dowiedziałam naprawdę troszkę ciekawych rzeczy. Także mam nadzieję, że też gdzieś zorganizujemy jeszcze jakieś kolejne spotkanie, bo okazuje się, że tutaj możemy rozmawiać na wiele różnych ciekawych tematów. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. Dzięki. No i mam nadzieję, że gdzieś do zobaczenia, do usłyszenia wirtualnie. My się na pewno widzimy, tak? Tak jest. Na kolejnych zabiegach już się nie mogę doczekać. No i co? No i chyba życzymy tutaj spokojnego wieczoru. No i jak najmniejszych problemów tak ze skórą. Tak, i trzymajcie się zdrowo. Dziękujemy bardzo. Do Pięknie. usłyszenia, do Do zobaczenia. zobaczenia.